budowa dróg żelaznych na terenie Galicji miała na celu skomunikowanie ludności, aktywizację gospodarki i przede wszystkim w ramach usprawnienia komunikacji umożliwienie lepszej dyslokacji wojsk w rejon ewentualnych działań wojennych. Jedną z ważnych linii kolejowych była pierwsza węgiersko-galicyjska kolej z Michalan przez Przełęcz Łupkowską do Zagórza, która połączyła Budapeszt, Przemyśl i Lwów oraz łączyła się z koleją koszycko-bogumińską. Z uwagi na specyfikę terenu na pograniczu Bieszczadów i Beskidu Niskiego, podczas budowy linii kolejowej zaszła potrzeba wydrążenia tunelu kolejowego w Łupkowie. Choć pierwotnie planowano linię kolejową przez Przesmyk Dukielski zamiast Łupkowskiego. W dzisiejszych granicach tunel w Łupkowie administracyjnie należy do słowackiej wioski Palota. Łupków, zwany również Starym Łupkowem, jest to osada i dawna wioska położona na pograniczu Beskidu Niskiego i Bieszczadów Zachodnich u stóp Przełęczy Łupkowskiej nad potokiem Łupka, zwanym Smolniczek, który jest dopływem Osławy. Łupków obecnie jako malutka osada liczy około 20 osób. Niecałe 1,5 km przed tunelem łupkowskim znajduje się stacja kolejowa w Łupkowie, która istnieje od drugiej połowy grudnia 1872 roku. Nazywany Bramą Węgierską i Wrotami Ruskimi, tunel od strony polskiej jest ostatnim punktem linii kolejowej nr 107 Nowy Zagórz - Łupków, a od granicy ze Słowacją jest to linia kolejowa nr 103A z Łupkowa przez Medzilaborce do miejscowości Humenne. Tunel w Łupkowie. 381 metrów długości. Znajduje się tutaj w środku granica polsko-słowacka. Tunel miał znaczenie oczywiście strategiczne. Powstał on w 1874 roku, dokładnie 30 maja był oddany do użytku. Jednakże już wcześniej, nim ten tunel oddano, linia była używana. Praktycznie prawie rok wcześniej. Tutaj przesyłki były wożone przy pomocy wozów górą, a później po otwarciu uruchomiono tutaj kolej. Tunel miał znaczenie strategiczne, jak mówiłem. Był on częścią kolei łączącej Galicję, Węgry z Przemyślem i z Lwowem. I powstał on praktycznie po ukończeniu od strony Polski linii kolejowej nr 107 z Nowego Zagórza do Łupkowa, która była budowana od 1869 roku ze strony drugiej, obecnie Słowacji. W następnym roku rozpoczęto budowę, czyli w 1870. W obecnych granicach Polski pozostała już nieliczna grupa tuneli wybudowanych jeszcze w ramach galicyjskich dróg żelaznych. Mimo że zarówno tunel w Łupkowie, jak i tunele w Uhercach, Rzegiestowie, Kamionce Wielkiej czy tunel wąskotorowy w Szklarach na Podkarpaciu nie należą do najdłuższych i trudno je porównać z tunelami alpejskimi, stanowią one cenne zabytki techniki i mają niejednokrotnie burzliwą historię. Można powiedzieć, że tunele budowane przez austriackich inżynierów działających na terenie cesarsko-królewskiej monarchii powstawały według jednego przyjętego wzoru zwanego na przełomie XIX i XX wieku austriacką metodą budowy tuneli, nazywaną dziś metodą starą, celem odróżnienia jej od obecnie używanej metody określanej mianem NAMT, czyli nowej austriackiej metody tunelowania. Ten jeden przyjęty wzór dotyczy zarówno przekroju poprzecznego, jak i samej obudowy tunelu. Ówczesne pomysły austriackich prekursorów budownictwa tunelowego opierały się często na rozwiązaniach praktykowanych w budownictwie poza granicami Austrii, w Prusach, we Francji, w Szwajcarii, Anglii i Stanach Zjednoczonych.
Znaczenie militarne tego tunelu wiązało się również z dobudowaniem toru drugiego. Tutaj znajdujemy się w części węższej tunelu. On był przebudowywany po rozebraniu tego toru. Drugi tor został dobudowany ponad 20 lat po otwarciu tego tunelu, czyli praktycznie w ostatnich latach XIX wieku. I dwa tory funkcjonowały praktycznie ponad 20 lat do zakończenia I wojny światowej. Później w 1920 roku, już na początku II RP, paradoksalnie, jak Polska odzyskała niepodległość, no już linia kolejowa nie miała takiego znaczenia i drugi tor został rozebrany. Istnieją spore rozbieżności co do długości tunelu w Łupkowie. Niektóre dane mówią o 750 metrach, inne o 642, inne o 412. Prawdopodobnie wszystkie te dane są prawdziwe, ale po zasięgnięciu dokumentacji u dyżurnego ruchu na stacji w Łupkowie obecnie tunel ma 381 metrów. Na przestrzeni lat zmiany długości tunelu wynikały z jego zniszczeń spowodowanych katastrofami geologicznymi i działaniami wojennymi. Porównując zatem pierwotną długość tunelu w Łupkowie z obecną, jest on krótszy o prawie połowę. Do tego doszły jeszcze prace związane z rozbudową torowiska tunelu, w czym duże znaczenie miał czynnik militarny. A tutaj proszę bardzo, po przejściu od strony polskiej tego węższego odcinka, jak tu widzimy, mamy linię graniczną. Polska-Słowacja. W tym miejscu dokładnie przebiega linia granicy, czyli tu. Tutaj jeszcze jedna ciekawa sprawa wiąże się z tym dokładnie odcinkiem. O której za chwilę powiem. Dokładnie w tym miejscu, gdzie teraz siedzę, czyli 80 metrów od wjazdu od strony polskiej, jest najwyższy punkt na całej linii kolejowej, 107 z Nowego Zagórza do Łupkowa. Tu jest 630 metrów nad poziomem morza, dokładnie w tym miejscu. Później już mamy spadek zarówno od strony polskiej, jak i słowackiej. Bodajże podobny, bo około 20 promili. Od strony polskiej jest chyba 22 mniej więcej, a od strony słowackiej 24. Także takie niespodzianki jeszcze kryje ten, jakby nie było, fascynujący tunel. Tunel, który jest jednym z najbardziej znanych obiektów inżynieryjnych w Polsce. No i na linii kolejowej, która znajduje się wśród 10 najbardziej atrakcyjnych pod względem krajobrazów w Polsce. Zachęcam wszystkich miłośników kolei, żeby odwiedzić to, jakby nie było, magiczne miejsce. Biorąc pod uwagę, że oddalona od tunelu niespełna 1,5 km stacja kolejowa w Łupkowie znajduje się na wysokości 600 metrów nad poziomem morza, natomiast po tak krótkim odcinku wewnątrz tunelu znajduje się jej najwyższy punkt 630 metrów nad poziomem morza, jest to dość trudna część szlaku kolejowego. To w połączeniu z warunkami geologicznymi panującymi na przełęczy łupkowskiej, a także z ograniczonymi możliwościami technicznymi, przysparzało problemy w budowie. Budowa tego tunelu nie była taka prosta.
1872 roku na wiosnę osunął się tutaj grunt. Później epidemia cholery hamowała pracę. Później zmieniano również koncepcje konstrukcyjne, jeśli chodzi o ten tunel. Zmieniono jego przekrój. W międzyczasie występowały jeszcze kłopoty finansowe spółki, która budowała tunel, wpływające na opóźnienia w terminach. Główny inżynier budowy tunelu, Rudolf Gynesz, w pierwszym projekcie przyjął, że tunel będzie długi na 750 metrów, zaś termin zakończenia prac to około 3,5 roku od rozpoczęcia budowy. Jednak zważając na ciężkie warunki geologiczne oraz możliwości techniczne, okazało się to niemożliwe. Do powyższych trudności doszła jeszcze źle dobrana technika drążenia tunelu, która opóźniła pracę. Technikę jednak zmieniono wraz z projektem budowy tunelu, aż w rezultacie udało się doprowadzić do jego otwarcia. Trzeba jeszcze dodać, że nakłady na budowę tego tunelu przekroczyły aż trzykrotnie pierwotnie zakładany budżet. Po otwarciu linia była intensywnie używana przez niemal 50 lat. W ramach działań wojennych linia ułatwiała m.in. przerzut wojsk na drugą stronę Karpat i zaopatrzenie twierdzy Przemyśl. Trzeba mieć na uwadze, że teren Karpat i ich przedgórza był miejscem intensywnych działań wojennych, a przełęcz Łupkowska była ważnym obiektem strategicznym. To też w czasie I wojny światowej w rejonie Łupkowa toczyły się ciężkie walki. Jak to bywa w przypadku takich obiektów strategicznych jak tunele, nie obeszło się bez zniszczeń. Każda z armii, na której terenie znalazł się tunel w przypadku dyslokacji, uważała za konieczne wysadzić jego całość lub część. Tunel ten podczas działań wojennych był czterokrotnie wysadzony. Dwa razy podczas I wojny światowej i dwa razy podczas II wojny światowej. W 1914 roku wysadzili go Austriacy, w 1915 Rosjanie. Również podczas kampanii wrześniowej został on wysadzony przez żołnierzy polskich i w 1944 roku przez żołnierzy niemieckich. Ten tunel miał istotne znaczenie militarne,
dla Rosjan. Transportowano nim amunicję, posiłki. Zatem w interesie Rosjan było odbudowywanie tego tunelu. I podjęli oni to jeszcze podczas II wojny światowej, a w zasadzie już po. 7 listopada 1946 na górze widnieje tam taka data. Wtedy został ten tunel oddany. Jednak Rosjanie byli niecierpliwi i w związku z tym poprowadzili górą linię kolejową, tymczasową, przez którą transportowali paliwo do czołgów i amunicję. I zdarzył się tutaj nieszczęśliwy wypadek podczas zjazdu składu towarowego. Napór taboru doprowadził do tego, że skład runął w dół. Ponieważ miał benzynę, doszło do pożaru. Zginęło tutaj kilkunastu żołnierzy i obsługa pociągu. Rosjanie nazywali ten teren Pobieda. Jest zwany również on Diabelskim Szlakiem. Wysadzenie tunelu przez wojska austro-węgierskie w 1914 roku miało miejsce zimą, kiedy wycofywały się one pod naporem armii rosyjskiej. Drugie wysadzenie tunelu w Łupkowie miało miejsce 5 maja 1915 roku, kiedy wojska rosyjskie w pośpiechu opuszczały wywalczone pozycje w górach na skutek trwającej od 3 dni wielkiej ofensywy austro-niemieckiej, która dosłownie zmiotła front rosyjski między Wisłą a Karpatami. Uszkodzenie tunelu przez Wojsko Polskie w 1939 z zamiarem uniemożliwienia Niemcom przerzutu wojsk i sprzętu na teren Rzeczpospolitej nie było konieczne, bo jak się okazało, Niemcy wykorzystywali drogi jezdne. Jednakże w 1943 roku to właśnie Niemcy odbudowali tunel i zaczęli korzystać z niego do przerzutu wojsk na front wschodni. Musieli jednak go w następnym roku zniszczyć, uciekając przed naporem Armii Czerwonej. Odbudowanie tunelu Łupkowskiego rozpoczęto na początku listopada 1944 roku, a wspomniany szlak tymczasowy poprowadzony górą nakładem ciężkiej pracy jeńców i kobiet był już gotowy na początku grudnia 1944. Poprowadzenie szlaku kolejowego grzbietem było tym bardziej konieczne, ponieważ oprócz prac związanych z odbudową tunelu czasochłonne było jego rozminowywanie. O ile od strony polskiej tory wspinały się na przełęcz łupkowską łagodnym zakosem, to zjazd w stronę miejscowości Medzilaborce był karkołomny. Katastrofa, w której zginęli żołnierze i obsługa pociągu, dowiodła, że całe przedsięwzięcie czynione, co by nie powiedzieć, w pośpiechu, nie było najlepszym pomysłem. Po odbudowaniu tego tunelu w 1946 roku był on praktycznie czynny tylko około 5 lat do 1952 i później już został w PRL, okresie PRL, zamknięty na ponad 20 lat. Tunel był kompletnie nieprzejezdny. Dopiero mniej więcej w połowie lat 70., bodajże w 1974, tunel został otwarty, ale w latach 80. znowu został ruch w nim zamknięty. I dopiero od 1996 roku ten tunel jest czynny. No obecnie, tak jak już wcześniej zresztą mówiłem, ruchu towarowego między Polską a Słowacją przez ten tunel w Łupkowie praktycznie nie ma. Kursuje tylko pociąg do Medzilaborc. W 1939 roku, tuż przed wojną, z Łupkowa do Czechosłowacji przez tunel kursowała jedna para pociągów. Po odbudowaniu przez leningradzką brygadę Putrem tunelu w Łupkowie od 1947 roku przewidziano kursowanie tylko jednej pary pociągów.
Jednak tunel używano krótko, bo już w 1952 roku został zamknięty bardziej ze względów politycznych, a konkretnie z powodu akcji Wisła. Mimo że tunel został wyłączony z ruchu na ponad 20 lat, do Łupkowa docierały pociągi. Na przykład w 1964 roku kursowały ich 4 pary oraz w dni powszednie jedna, ale tylko do Rzepedzi. Po otwarciu tunelu 13 czerwca 1974 roku miał miejsce w nim jedynie ruch towarowy. Od 1977, kiedy przywrócono ruch pasażerski, kursowało 9 par pociągów. W dniu 8 listopada 1988 roku tunel został zamknięty z powodu złego stanu torów. W latach 90. stopniowo ograniczano kursy pociągów osobowych nawet z Zagórza do Łupkowa. Z kolei w latach 1995-96 tunel w Łupkowie został wyremontowany. Jednak ruch kolejowy do przejścia granicznego przez tunel wznowiono 3 czerwca 1996 roku tylko dla ruchu towarowego, ale od tego czasu czyniono starania o wznowienie przewozów pasażerskich, co udało się na początku czerwca 1999. W sezonie letnim uruchomiono międzynarodowy pociąg przyspieszony z Rzeszowa do Koszyc. Jednak do 2004 roku na linii pozostały tylko 3 pary pociągów, które zawieszono 1 kwietnia tego samego roku. W następnych latach ruch kolejowy przez tunel odbywał się z bardzo ograniczoną częstotliwością, zarówno ten towarowy, jak i pasażerski. O ile obecnie ruchu towarowego między Polską a Słowacją praktycznie nie ma, to jednym z najważniejszych połączeń jest pociąg do Medzilaborc. Na linii między Zagórzem a Łupkowem odbywa się niewielki, aczkolwiek regularny ruch lokalny. W marcu 2018 roku podjęto remont tunelu w Łupkowie razem z przyległymi do niego ścianami oporowymi, przepustem stalowym oraz kompleksową wymianą nawierzchni torowej na ponad 200-metrowym odcinku polskim linii do granicy państwa. Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo napraw i utrzymania infrastruktury kolejowej w Krakowie, które wykonuje również naprawy infrastruktury na całej linii kolejowej 107. Z dzisiejszego punktu widzenia tunele kolejowe, takie jak ten w Łupkowie, są niewątpliwie interesującymi obiektami, z jednej strony jako zabytki techniki, a z drugiej jako miejsca atrakcyjne turystycznie. Dobrze by było, gdyby udało się rozwinąć potencjał turystyczny i tym samym przywrócić ruch kolejowy na tym historycznym terenie o malowniczych przebiegach linii kolejowej 107 wzdłuż Osławy. Prognozy mówią o całkowitej rewitalizacji linii kolejowej numer 107 z Nowego Zagórza do Łupkowa w najbliższych latach.